Tytuł kursu: Zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Moduł: Analiza i ocena zyskowności, perspektyw rozwojowych organizacji, ocena zadłużenia firmy. Temat: Analiza rentowności jako metoda oceny perspektyw rozwojowych. Analiza DuPonta to metoda kompleksowej oceny rentowności opartej na układzie piramidalnym. Pozwala w sposób syntetyczny ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Łączy ona wyniki z bilansu i rachunku zysków i strat ze wskaźnikową analizą finansową. Analiza DuPonta wywarła ogromny wpływ na poglądy ekonomistów i nadal zajmuje ważne miejsce w arsenale metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W piramidzie DuPonta główną rolę w kontrolingu finansowym odgrywają trzy relacje: stopa zwrotu z kapitału własnego, tak zwane ROE, stopa zwrotu z aktywów, tak zwane ROA, rentowność netto. Dzięki tym trzem wskaźnikom możliwe jest dokonywanie porównań przedsiębiorstw niezależne od rodzaju działalności. Porównania te ułatwiają podejmowanie decyzji strategicznych dotyczących inwestycji, produkcji, alokacji kapitału czy realizowanych usług. Najważniejszym wskaźnikiem jest stopa zwrotu z kapitału własnego. Współczynnik ROE najbardziej interesuje akcjonariuszy, gdyż wyraża oprocentowanie kapitału wniesionego przez nich. Jest on miernikiem efektywności wykorzystania kapitału ulokowanego w danym przedsiębiorstwie. Na ROE wpływają trzy czynniki: efektywność operacyjna, wyrażona marżą zysków, efektywność wykorzystania aktywów, wyrażona rotacją aktywów ogółem, dźwignia finansowa, wyrażona przez mnożnik kapitału własnego. Analiza DuPonta pozwala zrozumieć, z czego wynika zyskowność przedsiębiorstwa, umożliwia porównywanie między sobą różnych inwestycji, umożliwia zestawianie firm w danej branży w celu porównania sposobów, w jaki osiągają one zwrot z aktywów, pozwala na obserwowanie zmian w czasie, zwłaszcza struktury ROE, w celu wykrycia i eliminacji niekorzystnych tendencji. Jest doskonałym narzędziem edukacyjnym, pokazującym pracownikom, jakie elementy wpływają na zyskowność przedsiębiorstwa, dzięki czemu łatwiej jest przedstawić im sposoby, w jakie oni sami mogą pozytywnie wpłynąć na osiągane wyniki. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.